Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj zajmiemy się tematem skoków przez przeszkody, ale przedstawię Wam na filmie szeregi gimnastyczne oraz ćwiczenia na szeregach gimnastycznych, które pozwolą Wam poprawić Waszą technikę skoku oraz dosiad w skoku i co najważniejsze odwagę, więc zachęcam Was do oglądania. Co to jest tak naprawdę równowaga w skoku? Chciałabym Wam to opisać i pokazać na przykładach, w jaki sposób my trenujemy, by poprawić właśnie równowagę w skoku, oparcie w strzemieniu i podążanie prawidłowe za ruchem konia, co jest niezwykle ważne. Więc ćwiczenia, które przedstawiam Wam, mają za zadanie uwolnić rękę, bo jeździec, tak samo każdy człowiek na ziemi, ma odruch łapania równowagi rękoma i chwytania, tak? I czyli na koniu, jak pracujemy, musimy się wyzbyć właśnie tego tak naprawdę odruchu, że ręka jest niezależna od dosiadu, ręka jest niezależna od tułowia, to jest niezwykle ważne. I ćwiczenia takie jak ręce na biodrach i galopowanie i skakanie przez krzyżaki, skok-wyskok lub po prostu przeszkody nawet pojedyncze pozwalają na to, żebyśmy my objęli konia tak nogami, żeby podążać za ruchem, żeby iść za przednim łękiem, tak jakby, tak, żeby nasze ciało, żeby skok nie polegał na tym, że my wstajemy w strzemionach i wychodzimy mocno na szyję, bo to jest też nieprawidłowe. Żeby być w równowadze, łydka musi być pod nami, my musimy mieć ugięte kolana i lekko z ramionami podążać za ruchem. Ręka na biodrach pozwala nam to, czyli pozwala nam to poczuć tak naprawdę, żeby wodza nie była naszym nośnikiem. Tak? Czyli po prostu, żebyśmy nie łapali równowagi na wodzy. Jeśli opanujemy to, że ręka jest zupełnie niezależna, zobaczycie, jak poprawi się Wasza jakość w skoku. To jest niezwykle ważne i takie ćwiczenia pozwalają nam uświadomić sobie, jak wiele działamy ręką. Tak? Na filmie widzicie, że jest, raz się gubią, raz jest super, podążają za ruchem, ale w momencie dopiero, kiedy się porządnie oprą w strzemionach, łydka jest przy popręgu i galopujemy, tak, że podążamy biodrami, miednicą, nie robimy kaczego kuperka, tylko po prostu idziemy z ruchem. Ramiona lekko ulegają, ale nie kładziemy się na szyję, ponieważ środek ciężkości skupia się mniej więcej na wysokości kolana, a my, żeby dać swobodę ruchu koniowi, musimy skupiać swój środek ciężkości nad kłębem, tak? I to jest ważne. A ręka, potem jest też ćwiczenie takie, że narzuconej wodzy galopujemy i rękę oddajemy po grzywie do przodu, tak, żeby nie czuć nacisku na pysk. To jest bardzo ważne. Konie też inaczej zaczynają skakać, wyciągają właśnie szyję, zaczynają naprawdę pracować ładniej i zabierać nóżki. I tu właśnie o to chodzi, tak? Jak opanujemy to, że niezależny mamy dosiad od ręki, wtedy możemy uczyć się galopować właśnie z wodzą na kontakcie, by oddawać rękę po grzywie do przodu, tak? Bo w skoku nie chodzi o to, że galopujemy narzuconej wodzy, oddajemy wodzę przed skokiem, to nie o to chodzi, to jest nieprawidłowe, tak? Tylko w tym ćwiczeniu chodzi o to właśnie, żeby uczyć się tego ruchu i żeby czuć to, że nasza ręka jest niezależna od dosiadu, czyli nie trzymamy konia za pysk, nie cofamy ręki w skoku, nie łapiemy równowagi na wodzy. To jest niezwykle ważne i proszę, byście, no, fajnie by było, jakbyście wdrażali takie ćwiczenia na swoich treningach, tak? Czyli żebyście uczyli się niezależnego dosiadu. Moi drodzy, to już na tyle na temat szeregów gimnastycznych, odwagi i poprawy dosiadu w skoku. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeśli macie do mnie pytania, zachęcam Was do pisania komentarzy. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A tymczasem z Wami się żegnam. Pozdrawiam.